Sierżant Tatagałka, Komenda Miejska Policji w Koszalinie. Dzisiaj około godziny 13 na drodze krajowej numer 11 w rejonie miejscowości Mostowo doszło do zdarzenia dwóch pojazdów osobowych. Z pierwszych informacji, jakie posiadamy, wynika, że kierująca Opel Corsą, który jechała z Bobolic w kierunku Koszalina, z niewyjaśnionych na tą chwilę przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z pojazdem marki Volvo. Opel Corsą podróżowały dwie kobiety, natomiast Volvo tylko kierowca. Niestety mimo długiej reanimacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych 25-letniej pasażerki. 19-latka oraz 47-letni kierowca Volvo zostali przewiezieni do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Policjanci, koszalińscy policjanci na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratury. Na tym odcinku drogi droga jest zablokowana. Policjanci kierują na objazdy przez miejscowość Rosnowo.